Zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co słyszycie, a nie usłyszeli. Przepraszam cię, mistrzu. Chcę ci zadać pytanie. Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jesteś uczony w prawie? Co jest napisane w prawie? Jak je czytasz? Prawo powiada: będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem. A swego bliźniego jak siebie samego. Dobrześ powiedział. To czyń, a będziesz żył. A kto jest moim bliźnim? Wysłuchałem cię. Teraz słuchaj ty. Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha. Już, to dla gościa siedzącego w rogu sali. Dobrze, ojcze. 16, 17, 18, 19, 20. Przepraszam, panie. Zupa. Dziękuję ci, chłopcze. Tak, dziękujemy ci, mały. Nadab! Ty głupcze, przecież jeszcze nie przyniósł ci miski. Gdzie moja zupa? Zaraz przyniosę. Napadanie to wspaniałe zajęcie, a jakie opłacalne. Powiedz, ile będę miał z tego? Łup podzielimy na dwie części. Masz. Dziękuję ci, Kisz. Teraz jestem bogaty jak ty. Tak, tak. Kiedy następny napad? Mam nowy plan. Od dzisiaj będziemy napadać podróżnych, zanim dotrą do Jerycha. W ten sposób odbierzemy im złoto, zanim zdążą je wydać tu, w tej gospodzie. Czy pozwolisz, żebym To jest twoim zadaniem. Bijasz, zatłuczesz na śmierć. Martwy kupiec nie powie, kto go obrabował. Skąd będę wiedział, że już nie żyje? Kiedy przestanie się ruszać, gamoniu. Ach, ty jesteś tępy. Nie lubię, jak nazywasz mnie gamoniem. Przejęzyczyłem się. Chciałem powiedzieć, że jesteś świetny. Naprawdę jesteś znakomity. Wynoście się z mojej gospody. Tu nie ma miejsca dla zbójców i złodziei. Już, biegnij po żołnierzy. Po żołnierzy? Nie. Tylko nie po żołnierzy. Tylko nie po nich. Już sobie idziemy. No ale... Idziemy. Ale ja nic nie zjadłem. Nadab, idziemy, bo inaczej będziemy mieli kłopoty. Ale ja jestem głodny. Chcę zjeść swoją zupę. Ojcze, bardzo się bałem. Tutaj w Jerychu nikomu nie zrobią nic złego. Ale nie chciałbym być w skórze tych, którzy jutro będą podróżowali do Jerozolimy. Tatusiu, co ucierasz w tym moździerzu? Bazylię. Dla kuchni samego cesarza. A te czarne kulki to... pieprz z Jaffy. Doskonale, Rebeko. Jesteś nieodrodną córką kupca korzennego. Ja też. Kminek i mięta pieprzowa z Indii. Kadzidło i korzenie z Saby. Palące jak ogień czerwona papryka z Afionu.
O nie, ojcze, Aaron bawi się czarnym pieprzem z Jaffy. Aaron. Nie ruszaj się stąd. Dlaczego chcesz jechać do Jerycha, mimo iż mama jest temu przeciwna? Dlatego, że tam od właścicieli karawan kupię najlepszy towar. Świeżą bazylię, najbardziej ostry pieprz, najwonniejszą wanilię. Rebeko, daj mu wody. Aaronie, nie dobieraj się do przypraw. Nigdy. Nie, nie, nie. Spakowałam już twoją sakwę podróżną. Aaronie, czy byłeś grzeczny? Dlaczego buzię masz ubrudzoną pieprzem? Jedzenie pieprzu jest równie niemądre jak podróżowanie do Jerycha z pełną sakwą złota. Dzięki tej podróży pomnożę nasz majątek. Wolę być żoną skromnego kupca niż bogatą wdową. Nie martw się. Nikt nie wie, że mam przy sobie pieniądze, więc nikt mnie nie napadnie. Żegnajcie. Ojcze, mogę jechać z tobą? Nie, zostań w domu i pomagaj mamie. Przed zmierzchem dotrę do gospody Gala. Uważaj na siebie. Do zobaczenia, ojcze. Czy nie lepiej, aby służący odprowadził tego konia do Moabu? Matko, to ostatnia część posagu mojej siostry. Sam go odprowadzę. Tylko obiecaj mi, że nie wdasz się w rozmowę z żadnym Żydem. Nie lękaj się, matko. Nie wszyscy Żydzi nie lubią nas, Samarytan. Mylisz się, Kalebie. Wszyscy. Żegnaj, matko. Do Jerycha dotrę przed zmierzchem. Niech cię Bóg prowadzi, synu. Jestem gotów, panie. Dobrze. Zawieź to pismo do synagogi w Damaszku i nie zatrzymuj się po drodze. Nigdzie nie będę się zatrzymywał. Przecież to podróż w sprawach świątyni. Jesteś kapłanem? Wszystko, czym się zajmujesz, to sprawy świątyni? Tak, żegnaj, panie. Do Jerycha dotrę przed zmierzchem. Nie zapominaj, Joshua, że jesteś lewitą. Nie dotykaj niczego, co jest nieczyste, bo po powrocie z Galilei przez wiele tygodni będziesz musiał się oczyszczać. Wolałbym od razu udać się wprost do Kafarnaum, zamiast okrążać całą Samarię. Co? Chciałbyś jechać przez Samarię? O, to obrzydliwa kraina. Nigdy byś się z tego nie oczyścił. Pomyśl, bracie, będę musiał nałożyć szmat drogi, jadąc przez Jerych. Nie radzę ci zadawać się z Samarytanami. Zapamiętaj sobie. Bądź ostrożny. Aha, i nigdzie się nie zatrzymuj. Co? Szczęśliwej podróży. Dziękuję. Wybaczcie. Kim jesteś i co sprowadza cię do Jerozolimy? Chciałbym kupić żywność na dalszą drogę do Moabu. Jestem z Samarii i... Samarytanin. Tak myślałem. Samarytanin? Nie chcemy tu Samarytanin. Wracaj do Samarii! Twoje miejsce! Takich jak ty nie trzeba nam Judei! Smykaj stąd, ty kurzu,
co to za zamieszanie? Wydawało mi się, że krzyczeli na jakiegoś Samarytanina. Ach, ci Samarytanie, pewnie chciał wszcząć bójkę. Ach, dlaczego nie siedzi u siebie w Samarii? Też tak sobie pomyślałem. Do zobaczenia, przyjacielu. Kiedy będziemy na miejscu? Jest mi gorąco. Jestem zmęczony. Nadab, chcesz być zbójcą czy nie? O, oczywiście, że chcę. A więc przestań narzekać. O, to miejsce będzie doskonałe. Chodź, skryjemy się za tą półką skalną i zaczekamy, aż nadejdzie ktoś, kogo warto będzie obrabować. Wtedy będę mógł go pobić na śmierć? Tak, Nadabie. Będziesz mógł go zatłuc. O tak. Idealne miejsce. Ugasiłeś pragnienie. Już ci lepiej? Ruszamy dalej. O, a. Matka miała rację. Wszyscy Żydzi nienawidzą nas, Samarytan. Co się stało? Naprzód. Przed zmierzchem musimy dotrzeć do Jerycha. Doskonale. Jakiś mężczyzna i to zupełnie sam. Jedzie na ośle. Na ośle? Będę mógł na nim pojechać? Ach, jesteś za ciężki. Nie udźwignie cię. Ja na nim pojadę. Cicho. Ani słowa. Zaczaj się. Gotuj się! Skacz mu na łeb! On już się nie rusza. Dobrze. Zabierz mu sakiewkę. O, jest pusta. Sakiewki z pieniędzmi kupcy noszą na szyi.
A teraz pozbądź się ciała. Ej! Ej, Kisz, zaczekaj na mnie! Biedaczysku, gdybym nie jechał w sprawach świątyni, to mógłbym się zatrzymać. Dobry Boże, dopomóż temu nieszczęśnikowi. Pomóż mi, proszę. Błagam, pomóż. Obrabowano cię? To znaczy, że w pobliżu są zbójcy. Jestem lewitą i nie mam pieniędzy. Wybacz, ale to miejsce jest wyjątkowo niebezpieczne. Jedzenie pieprzu jest równie nierozsądne, jak podróżowanie do Jerycha z pełną sakwą złota. Dzięki tej podróży pomnożymy nasz majątek. Wolę być żoną skromnego kupca niż bogatą wdową. Uważaj na siebie. Do zobaczenia, ojcze. Boże, jeżeli umrę, miej w opiece moją rodzinę. Oddycha. Żyje. Jest ranny. Kto cię tak okrutnie pobił? Dziękuję. Dziękuję, że się zatrzymałeś. Będzie trochę bolało, ale muszę opatrzyć ci rany. Proszę, napij się. Zbójcy. Zbójcy mogą tu wrócić. To bardzo prawdopodobne, dlatego muszę cię zabrać do Jerycha. Czy uda ci się utrzymać na koniu? Spróbuję. Ależ tu doskonale karmią.
Nawet gdyby karmili podle, powinniśmy się cieszyć, że w ogóle mamy coś do jedzenia. Droga do Jerycha jest bardzo niebezpieczna. Gospodarzu, pomóż mi. Ten człowiek jest ciężko ranny. Połóż go tutaj. Już, szybko przynieś gorącej wody i czyste szmaty. Musiałem oczyścić go z krajem mojej sukni. Przepraszam. A, nie szkodzi, spisałeś się doskonale. Narażałeś się. Zbójcy mogli cię zaatakować, kiedy go opatrywałeś. Miałem zostawić go na drodze, żeby skonał bez pomocy? Godzinę temu ci dwaj mężczyźni także jechali tą drogą. Pewnie zaraz potem pobito tego nieszczęśnika. Myślałem, że nie żyje. Sądzę, że przeżyje. I to dzięki tobie. Skąd przybywasz? Z Samarii. Z Samarii. To Samarytanin. Już. Pościel mu blisko ognia, żeby się nie przeziębił. Dobrze, ojcze. Miał szczęście, panie, że mu pomogłeś. Każdy na moim miejscu zrobiłby to samo. Panie, to ci ludzie? Tak. To oni. Ty kłamca! Przyłożyłem mu z 10 razy, tak jak kazałeś. Idziemy. Nadal, ty durniu! O co ci chodzi? Już nigdy nikogo nie obrabują. Jedzenie doskonałe, ale żeby spożywać je z Samarytaninem? Tak. Gospodarzu, w przyszłości uważaj, kogo wpuszczasz pod swój dach. Jak się czujesz, panie? Och, znacznie lepiej. Bardzo się cieszę. Oto zapłata za mój nocleg. A to za opiekę nad tym człowiekiem. Niech tu zostanie, dopóki nie wyzdrowieje. Gdyby to było za mało, dołożę po powrocie z Moabu. Dziękuję ci, panie. Oby mój syn wyrósł na równie miłosiernego człowieka jak ty. Każdy postąpiłby tak samo. Pokój z tobą. Pokój z tobą, panie. Który z tych trzech okazał się bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? Ten sam... 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 No, ten, który okazał mu miłosierdzie. Idź i czyń podobnie, a zyskasz życie wieczne.